Dzień dobry. Spotykamy się dzisiaj na omówieniu dwóch grup bezkręgowców. Te dwie grupy to stawonogi i mięczaki. Są one o tyle ważne, że bardzo często, jeżeli chodzi o zadania maturalne, zadania z zoologii właśnie dotyczą tych dwóch grup zwierząt. Zaczniemy od stawonogów. Jest to olbrzymia, o ile nie najbardziej liczna grupa bezkręgowców. Są to zwierzęta, które przede wszystkim, jeżeli mamy mówić o ich charakterystycznych cechach, to musimy zwrócić uwagę na to, że są to pierwsze bezkręgowce całkowicie, może nie do końca całkowicie, ale w bardzo dużym stopniu przystosowane do życia na lądzie. I teraz, jeżeli chodzi o stawonogi, to jest to grupa zwierząt klasyfikowana w randze typu. Składa się ona z trzech grup: skorupiaki, szczękoczółkowce oraz tchawkowce. I moi drodzy, potocznie na poziomie szkolnym mówimy, że mamy trzy grupy stawonogów: skorupiaki, pajęczaki i owady. Natomiast podział systematyczny oczywiście jest podziałem systematycznym, który powinien Was obowiązywać, ale bardzo proszę, nie skupiajcie się na nazwach jednostek systematycznych. Jak mówiłam, jest to bardzo duża i zróżnicowana grupa zwierząt. Tutaj macie kilka przykładów stawonogów. Bardzo często na maturze pojawiają się zadania pod tytułem: powiedz, jakie zwierzę zostało opisane albo jakie zwierzę zostało przedstawione na schemacie. No i mam nadzieję, że nie będzie dla Was zaskoczeniem, jeżeli pokażemy sobie, że te zwierzęta tutaj to są owady. Dalej, tutaj słuchajcie, mamy pajęczaki, to i mamy trzecią grupę, jakimi są skorupiaki i słuchajcie, zostaje nam tutaj jedno zwierzę, jest to przedstawiciel wijów, a w zasadzie przedstawicielka, mianowicie jest to skolopendra. I teraz, moi drodzy, najlepiej jest, kiedy patrzycie na takie rysunki, powiedzieć o tym, jeżeli na przykład chcecie powiedzieć o przynależności zwierzęcia do pewnej grupy systematycznej, to najlepiej jest, słuchajcie, powiedzieć o liczbie par odnóży. To najlepiej zawsze na schematach widać. Dodatkowo jeszcze możemy zwrócić uwagę na to, że owady, i to jest wyjątkowe dla owadów, mają skrzydła, a słuchajcie, skorupiaki mają bardzo często cechą charakterystyczną skorupiaków, bo zwykle pokazywane są takie typowe zwierzęta, możemy dodać, że występują u nich szczękonóża, to są odnóża, pierwsza para odnóży tłowiowych przekształcona w szczypce. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o czułki, bardzo często charakteryzując owady, zdający podają przykład, podają taką cechę, słuchajcie, że owady mają jedną parę czułków. To nie jest dobra cecha dla scharakteryzowania owadów. Dlaczego? Dlatego, że jedną parę czułków mają także wije. Dlatego, wracając do tego, o czym mówiłam, po czym najlepiej rozróżnić, to liczba par odnóży lokomotorycznych, czyli odnóży służących do poruszania się, bo pamiętajcie, że odnóża to także odnóża gębowe u stawonogów, w związku z tym nie można, podając cechę, powiedzieć o tym, że ma na przykład trzy pary odnóży, kropka. To muszą być podane albo odnóża tłowiowe, albo słuchajcie, odnóża lokomotoryczne. Na końcu, jakby w naszych materiałach, na końcu
materiałów dotyczących stawonogów będziecie mieć tabelę, w której są porównane poszczególne cechy tych trzech grup zwierząt, jakimi są owady, pajęczaki i skorupiaki, i tam dokładnie te liczby par odnóży będą wymienione. I teraz, moi drodzy, od czego zaczniemy charakterystykę stawonogów? Charakterystyka stawonogów powinna zawsze zacząć się od tego, że są to zwierzęta, których ciało pokryte jest chitynowym oskórkiem. Na kolejną rzecz zwracam Waszą uwagę. Oskórek to nie jest to samo co naskórek. Oskórek jest amorficzny. Co to znaczy? To znaczy, że nie ma budowy komórkowej. W oskórku nie występują komórki. Oskórek jest zwykle tworem, który powstaje dzięki działaniu komórek nabłonka, które okrywa ciało zwierzęcia. Natomiast naskórek to jest nabłonek pokrywający ciało i jest to, słuchajcie, siłą rzeczy, jeżeli jest to nabłonek, to struktura mająca budowę komórkową. I teraz zastanówmy się nad taką rzeczą. Oskórek chitynowy daje bardzo dobrą ochronę zwierzętom, które żyją na lądzie. Jest to, słuchajcie, struktura zbudowana, jak powiedziałam, głównie z chityny. I jest to struktura, która zamyka całe ciało zwierzęcia. Jeżeli wyobrazimy sobie, tak, przekrój poprzeczny przez zwierzę, to płyty pancerza, bo też możemy ten oskórek nazwać pancerzem, zamyka całe ciało. Tu sobie zostawimy odnóża, tak, i mamy jeszcze płytę brzuszną. Ciekawe, słuchajcie, jest to, że u stawonogów, stąd się bierze polska nazwa tego typu, pojawiają się stawowane odnóża. Stawowane to znaczy, że są tu takie struktury, które w uproszczeniu nazywamy stawami. Generalnie, jeżeli chodzi o konstrukcję mechaniczną, to są bardziej przeguby niż stawy. Trochę tak, jakbyście sobie wyobrazili przegubowy autobus. Dwa sztywne elementy połączone elementem miękkim. I teraz wyobraźcie sobie, że jak mamy taki element sztywny i tu mam element miękki i kolejny element sztywny, tak, i kolejny element miękki i znowu sztywny, to słuchajcie, dzięki temu powstaje mi struktura, oczywiście odstępy tutaj między tymi dwoma sztywnymi częściami są zdecydowanie mniejsze, natomiast ja tylko tak narysowałam, żebyście to dokładnie zobaczyli. Dzięki temu taka struktura ma pewną ruchomość, to znaczy, że tak skonstruowane odnóże może zginać się w tych miejscach, gdzie jest ten element miękki. Teraz słuchajcie tak. Oczywiście pancerz chitynowy nie jest jednolitą strukturą. Dlaczego? Dlatego, że utrudniałby on poruszanie się. I taki pancerz chitynowy składający się z elementów twardych, sztywnych i elementów miękkich bardzo dobrze chroni, a jednocześnie daje spore możliwości ruchowe. I teraz, gdybyśmy się zastanowili, słuchajcie, jakie pozytywne aspekty posiadania pancerza chitynowego i negatywne aspekty posiadania pancerza chitynowego istnieją, to okaże się, że owszem, z jednej strony jest to bardzo dobre rozwiązanie, ale z drugiej strony, no niestety, hamuje pewne procesy życiowe stawonogów. W związku z tym musiały się pojawić w toku ewolucji jakieś zupełnie inne rozwiązanie. Jakie są plusy posiadania pancerza chitynowego? Po pierwsze, ochrona mechaniczna. Po drugie, ochrona przed parowaniem wody.
Pamiętajmy proszę, że jeżeli chodzi o zwierzęta lądowe, to podstawowy problem lądowych zwierząt to jest fakt, że na lądzie brakuje wody. W związku z tym ochrona przed utratą wody jest niezwykle ważnym elementem przystosowania do życia na lądzie. Dalej, słuchajcie, jest to przyczep dla mięśni. W związku z tym możemy też mówić o pancerzu chitynowym jako swego rodzaju egzoszkielecie, czyli szkielecie zewnętrznym. Natomiast zastanówmy się, jakie są negatywne aspekty posiadania pancerza. Utrudnia poruszanie. I już powiedzieliśmy sobie, że rozwiązaniem jest takie skonstruowanie pancerza, trochę przypominające zbroję płytową rycerzy w średniowieczu, gdzie płyty pancerza połączone były miękkimi elementami, na przykład rzemieniami. Tak? Utrudnia wzrost. Temu, słuchajcie, będzie służyło takie zjawisko jak linienie, czyli okresowe zrzucanie pancerza. Wtedy zwierzę rośnie, zanim nie stwardnieje pancerz, który znajduje się pod nim. I trzecia rzecz utrudnia wymianę gazową. W związku z tym, słuchajcie, w toku ewolucji musiały tutaj pojawić się narządy wymiany gazowej, których do tej pory nie było wśród bezkręgowców. Czyli mamy i pozytywne aspekty posiadania pancerza chitynowego i posiadamy aspekty negatywne. Jeżeli teraz spojrzymy na budowę morfologiczną, stawonoga. Tutaj, słuchajcie, mamy budowę morfologiczną stawonogów na przykładzie owada. To jest akurat osa. Zobaczcie, ciało stawonogów składa się z trzech części. Te części nazywamy tagmami. To są tagmy. Tagmy, jak powiedziałam, są trzy. Mamy głowę, tułów i odwłok. U takich grup stawonogów, jak skorupiaki i pajęczaki, głowa i tułów zlewają się w jedną strukturę i powstaje nam głowotułów. Co ciekawe, słuchajcie, jeżeli mówimy o odnóżach u pajęczaków i skorpiaków, to tak czy inaczej w dalszym ciągu możemy używać określeń odnóża tułowiowe, natomiast lepiej byłoby powiedzieć odnóża na gołotłowiu. Tak? Skąd się wzięły trzy tagmy? Otóż mamy do czynienia ze zjawiskiem u stawonogów, które nazywa się metameria heteronomiczna. Pamiętacie, u pierścienic mieliśmy do czynienia z metamerią homonomiczną, gdzie każdy segment ciała w zasadzie, jeżeli chodzi o budowę zewnętrzną i wewnętrzną, był taki sam. Natomiast w toku ewolucji ze względów funkcjonalnych te same elementy ciała, te same segmenty zlewają się, tworząc jedną funkcjonalną całość. Czyli tagma to jest, słuchajcie, taki element, który powstaje ze zlania kilku segmentów. Dalej, jeżeli chodzi o budowę morfologiczną, to pamiętajmy, że pojawiają się u stawonogów tak zwane przydatki. Co to, słuchajcie, są przydatki? W uproszczeniu bardzo dużym można powiedzieć, że przydatek to jest coś, co wystaje z ciała zwierzęcia.
I te przydatki mogą być, słuchajcie, bardzo różne, tak? Jeżeli tutaj sobie zastanowimy się, to tymi przydatkami będą czułki, narządy gębowe, odnóża lokomotoryczne, tak? U na przykład innych grup stawonogów niż owady mogą się pojawić odnóża o innym charakterze, ale przede wszystkim skupmy się na tym, że to są odnóża lokomotoryczne. Cechą charakterystyczną owadów są skrzydła. Natomiast pamiętajcie, że skrzydła nie są odnóżami, tak? I u niektórych stawonogów pojawiają się takie przydatki występujące na odwłoku. Akurat u osy będzie to żądło. Ale może to być na przykład pokładełko, czyli taka w uproszczeniu rurka do składania jaj. U pająka będą to kądziołki przędne. W związku z tym te przydatki są cechami charakterystycznymi stawonogów. Teraz, moi drodzy, tak. Jeżeli chodzi o budowę morfologiczną, przede wszystkim zadania maturalne skupiają się na powiązaniu budowy owadów, szczególnie owadów, ze środowiskiem, sposobem życia, trybem życia, sposobem pobierania pokarmu. Owady to jest grupa szalenie zróżnicowana. Są to bezkręgowce, które opanowały wszystkie środowiska w zasadzie na kuli ziemskiej. Są to niekiedy zwierzęta bardzo małe, bo na przykład mają milimetr długości, ale są też stosunkowo duże owady, jak na przykład żuk Goliat, którego długość sięga 20 cm. No i teraz, moi drodzy, odnóża lokomotoryczne są to odnóża, które związane są ze sposobem poruszania się. Możemy niejako powiedzieć, że taką wersją podstawową odnóża jest odnóże, tutaj macie napisane bieżne, można też używać określenia kroczne. I takie odnóża, słuchajcie, w liczbie trzech par występują na przykład u muchy. Jeżeli mamy do czynienia z owadem, który pływa w wodzie, to mamy odnóże pływne. Na czym polega przystosowanie? Przystosowanie polega na tym, że u takiego owada, jakim jest albo pluskwiak wodny, albo chrząszcz, na ostatnich segmentach odnóża pojawiają się włoski, które zwilżone wodą sklejają się i tworzą coś w rodzaju płetwy. Zwykle jest tylko jedna para takich odnóży, ewentualnie dwie, przednia i tylna, i to są odnóża, które umożliwiają pływanie w wodzie. Z kolei odnóże grzebne turkucia podjadka to jest, słuchajcie, odnóże, które jest szerokie, masywne i, moi drodzy, płatowate, zaopatrzone w pazurki. Turkuć podjadek jest takim owadem, który prowadzi tryb życia podobny do kreta. W związku z tym bardzo często porównuje się to odnóże turkucia podjadka do kończyny przedniej kreta. I tutaj taka mała uwaga. Bardzo często odnóże turkucia podjadka jest wykorzystywane do takich zadań pod tytułem, czy odnóże to jest odnóżem, jest narządem analogicznym czy homologicznym względem kończyny przedniej kreta. I teraz, moi drodzy, są to narządy analogiczne. Dlaczego? Dlatego, że mają zupełnie inne pochodzenie, a ich podobieństwo budowy wynika z przystosowania do życia w określonych warunkach środowiska. Mamy też odnóże chwytne, tu jest akurat odnóże chwytne modliszki. Gdybyśmy chcieli zwrócić uwagę na to, jakie tu mamy przystosowania, to mamy tutaj takie masywne ząbki po jednej i po drugiej stronie odnóża. Tutaj trafia obiekt, który modliszka przytrzymuje. Modliszki notabene są owadami drapieżnymi i dzięki tym ząbkom trzymana zdobycz nie wysuwa się.
Odnóże skoczne, charakterystyczne, słuchajcie, dla prostoskrzydłych. Tutaj macie akurat konika polnego. Charakteryzuje się bardzo masywnym elementem, który widzimy tu. Bardzo silnie umięśnione. Zwykle, słuchajcie, jest tak, że mamy tylko jedną parę tak zmodyfikowanych odnóży. To są akurat odnóża tylne. Tak jak u modliszki, o czym mówiłam przed chwilą, to zmodyfikowane odnóże chwytne jest akurat odnóżem przednim. No i mamy taki specyficzny typ odnóża występujący u pszczół, mianowicie odnóże do zbierania pyłku, które ma takie specjalne, można by było powiedzieć, elementy budowy, które służą do gromadzenia pyłku. Innym elementem, który jest dość zróżnicowany u owadów, są skrzydła. I teraz, moi drodzy, wersja podstawowa skrzydeł u owadów to są dwie pary skrzydeł. Dwie pary skrzydeł mogą być bardzo różnie zbudowane i są to takie struktury, które oczywiście służą do latania, ale różne owady mają różnie zmodyfikowane te skrzydła. Na początku powiedzmy sobie, co to jest skrzydło. Skrzydła powstają jako wypustki pancerza, czyli takie cienkie błony chitynowe, które rozpięte są na rusztowaniu stchawek. Czyli, moi drodzy, te żyłki, które widzimy na skrzydle owada, tak? I na nich rozpięta cienka błona. Gdybyśmy dokonali sobie takiego przekroju, to okazałoby się, że tu jest tchawka i słuchajcie, dwie warstwy cieniusieńkiego chitynowego oskórka. Jak widać na schemacie, mamy różne rozwiązania. Zapamiętajcie proszę, że takim podstawowym rozwiązaniem to jest coś, co, znaczy taki rodzaj skrzydeł, który występuje u ważek. Mamy w zasadzie dwie pary równocennych skrzydeł. U muchy domowej mamy, wydawałoby się, jedną parę skrzydeł, ale druga para przekształcona jest w tak zwaną przezmiankę. Krótki, buławkowaty twór. Przezmianki, które są stosunkowo krótkie, możemy potocznie powiedzieć, że służą do rozgrzania mięśni poruszających skrzydłami. Dlatego też czasami trudno jest nam złapać muchę, dlatego że ona, mając te przezmianki, możemy powiedzieć, że ma ciągle rozgrzane, ciągle gotowe do pracy skrzydeł mięśni. Innymi rodzajami skrzydeł są, słuchajcie, skrzydła u motyli. Też mamy dwie pary, tylko zwykle te pary są różne. To jest, słuchajcie, no, różna strategia, bo albo takie skrzydła służą do tego, żeby popisać się przed samicą, albo aby ukryć się. W związku z tym tutaj macie motyla, a tutaj jest inny motyl, jakim jest ćma. U chrząszczy mamy dwie pary skrzydeł. Jedna to są skrzydła do lotu, a tu mamy skrzydła pokrywowe, twarde, pokrywowe, dlatego chrząszcze też bywają nazywane tęgopokrywowymi. No i jak się domyślacie, to jest funkcją takich skrzydeł, jest funkcja ochronna. Obok macie skrzydło albo szarańczy, albo takich owadów, które przypominają liście. One się nazywają liściaki. Tu też widzicie dwie pary skrzydeł, które jedne są takimi jakby skrzydłami pokrywowymi, to by były te, a drugie mają jedną, tak, zobaczcie tutaj, twardą, sztywną strukturę, a resztę to są błoniaste skrzydła, które służą do lotu. I teraz bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o zróżnicowanie owadów, to bardzo wdzięcznym obiektem zadań maturalnych jest powiązanie budowy aparatu gębowego owada z jego trybem życia, w zasadzie z rodzajem pobieranego pokarmu.
Pamiętajcie proszę, że znowu taką wersją podstawową jest aparat gębowy gryzący, charakteryzujący się bardzo silnymi szczękami i żuwaczkami. Takie aparaty gębowe mają owady, które odżywiają się twardymi strukturami roślinnymi, na przykład liśćmi, ale takie aparaty gębowe mają też owady drapieżne. Kolejny aparat, który jest aparatem gryząco-liżącym, czyli słuchajcie, taki aparat występuje u pszczoły miodnej, dając jej szansę odżywiania się i pokarmem płynnym, i pokarmem stałym. Dalej słuchajcie, jest aparat liżący muchy. Aparat liżący daje możliwość pobierania pokarmu w postaci płynnej albo półpłynnej, czyli aparat liżący, tak? Natomiast aparat kująco-ssący, no tutaj akurat macie przykład komara, to jest, słuchajcie, aparat gębowy, który służy do przebijania powłoki i zasysania płynu, który pod tą powłoką się znajduje. Tego typu aparaty gębowe, trochę inaczej zbudowane niż u komara, będą występowały u owadów, które odżywiają się sokami rośliny. No i słuchajcie, nie tak dawno na maturze było takie zadanie, gdzie trzeba było wykazać przystosowanie u motyli, które posiadają aparat gębowy typu ssącego, do pobierania nektaru. Aparat typu ssącego u motyla jest aparatem, w którym występuje długa rurka, też możemy powiedzieć ssawka. Dlaczego ona jest długa? Dlatego, że miodniki, które produkują nektar, zwykle są położone w głębi kwiatu. W związku z tym owad, który siada na koronie kwiatu, czy to będzie korona dwuliściennych, czy to będzie okwiat u jednoliściennych, musi sięgnąć w głąb kwiatu po to, żeby wydobyć płynny nektar. Dlatego te aparaty ssące, tak, a w zasadzie trąbki występujące w tych aparatach ssących, są bardzo długie. Dlaczego one są zwinięte? Po prostu dlatego, żeby nie przeszkadzały owadowi w locie. Teraz słuchajcie tak, jeżeli chodzi o budowę anatomiczną owadów, to moi drodzy, przede wszystkim zwróćmy uwagę po pierwsze na jamę ciała. Jama ciała ma charakter miksocelu. Co to jest miksocel? Miksocel to jest taka jama ciała, która ma charakter mieszany. To znaczy, że po części ma charakter wtórny, a po części ma charakter pierwotny. Ale pierwotny wtórnie. Już tłumaczę, o co chodzi. Chodzi, słuchajcie, o to, że jama ciała wtórna jest wysłana nabłonkami pochodzenia mezodermalnego. Czyli tworzą nam się, słuchajcie, takie woreczki celomatyczne albo inaczej woreczki mezodermalne. Te woreczki są, słuchajcie, charakterystyczne dla wtórnej jamy ciała, na przykład tak było u pierścienic. I wyobraźcie sobie, że jak mam ścianę ciała zwierzęcia i tu mam te wyściełające tę jamę ciała, struktury mezodermalne, to jeżeli te struktury mezodermalne znajdują się na całym obwodzie ciała, to mamy celomę. Natomiast miksocel powstaje wtedy, kiedy zostają fragmenty tych tkanek mezodermalnych. Tak? I wtedy mam miksocel. Tak wygląda jama ciała u stawonogów. Kolejną strukturą, słuchajcie, która jest charakterystyczna dla stawonogów, jest otwarty układ krwionośny. Co to znaczy, że układ krwionośny jest otwarty? To znaczy, że krew z układu krwionośnego wylewa się do jamy ciała i tam łączy się z płynem jamy ciała. Powstaje hemolimfa. W zasadzie u stawonogów mamy, słuchajcie, główne naczynie grzbietowe, które macie tutaj przedstawione. To naczynie grzbietowe
Albo mówimy, że ma jedno serce położone po stronie grzbietowej, składające się z wielu pęcherzyków, albo mówimy, że każdy pęcherzyk to serce. I teraz krew wyprowadzana jest głównym naczyniem, tak? Natomiast jak krew wraca do serca? Krew wraca do serca w taki sposób, a w zasadzie jest to hemolimfa, a nie krew. W ścianie tych rozszerzeń znajdują się takie otwory, które nazywają się ostie. I płyn wraca do serca, niejako jest zasysany do tego serca. Pamiętamy, że cechą charakterystyczną bezkręgowców jest to, że elementy, główne elementy naczyń krwionośnych, układu krwionośnego zgromadzone są po stronie grzbietowej. Dodatkowo, słuchajcie, u owadów, i o tym też warto jest pamiętać, układ krwionośny jest dość silnie zredukowany. Jak pamiętacie, jedną z funkcji układu krwionośnego jest transport gazów oddechowych. U owadów ten transport gazów oddechowych jest realizowany przez tchawki, które docierają niemalże do każdej grupy komórek. W związku z tym krew u owadów, hemolimfa u owadów takiej funkcji nie spełnia. Od razu może uprzedzę Wasze pytania, jeżeli chodzi o owady, w ogóle o stawonogi, to w zasadzie na poziomie szkolnym możecie używać zamiennie określenie krew i hemolimfa, natomiast ci z Was, którzy chcieliby dostać naprawdę dobry wynik i pokazać swoją wiedzę, lepiej używajmy określenia hemolimfa. Teraz, moi drodzy, tak, pamiętamy, że układ, a w zasadzie pancerz chitynowy, chroni przed utratą wody, ale jednocześnie utrudnia wymianę gazową. W związku z tym u stawonogów pojawiają się narządy wymiany gazowej. Tu zobaczcie, u owadów takimi narządami wymiany gazowej są tchawki. Mamy cały układ tchawkowy, który przenika całe ciało zwierzęcia. Układ ten rozpoczyna się od przedchlinek. To znaczy, gdybym sobie wyobraziła tutaj ścianę ciała zwierzęcia, to okazałoby się, że tutaj do wnętrza ciała, tak, ja już tutaj narysuję w dużym uproszczeniu, mamy dziurkę, przez którą wnika powietrze i dalej to powietrze jest rozprowadzane przez system tchawek. U innych stawonogów mamy inne typy narządów wymiany gazowej. U pajęczaków mamy płucotchawki albo płuca. Natomiast u skorupiaków, ponieważ są to głównie zwierzęta wodne, u stosunkowo dużych skorupiaków mamy skrzela, a u takich drobnych jak rozwielitka, które mają bardzo cienki pancerz chitynowy, wymiana gazowa może odbywać się całą powierzchnią ciała. Kolejnym elementem budowy stawonoga jest układ pokarmowy i ten układ pokarmowy oczywiście będzie też dostosowany do tego, jak zwierzę pobiera pokarm i jaki to jest pokarm. Generalnie mamy dość typowe elementy, które składają się na ten układ pokarmowy. Mamy otwór gębowy, jamę gębową, gardziel, przełyk, żołądek i jelito. I na przykład, słuchajcie, u pajęczaków, które odżywiają się tylko pokarmem płynnym, będziemy mieć do czynienia z tak zwanym żołądkiem ssącym, czyli żołądkiem, który zaciskając się wytwarza podciśnienie, dając możliwość zasysania pokarmu. Czy pajęczaki zawsze, słuchajcie, mają do dyspozycji płynny pokarm? Nie, nie zawsze, ale pamiętajmy, że u pajęczaków trawienie ma charakter zewnątrzkomórkowy i zewnątrzorganizmalny. Co to znaczy? To znaczy, że pajęczaki wyrzucają enzymy trawienne na zewnątrz, nadtrawiają pokarm do takiej półpłynnej papki i tę półpłynną papkę zasysają do układu pokarmowego. U skorupiaków, które mają w swojej diecie przede wszystkim pokarm stały, może pojawić się tak zwany żołądek żujący, czyli silnie umięśniony żołądek, który dodatkowo będzie pomagał w obróbce mechanicznej pożywienia.
Jeżeli chodzi o układ wydalniczy, to układ wydalniczy przede wszystkim u stawonogów spełnia funkcję układu osmoregulacyjnego. Natomiast słuchajcie, ma on trochę inną budowę, jeżeli chodzi o skorupiaki i jeżeli chodzi o pajęczaki i stawonogi. Przepraszam, i owady. Biorąc pod uwagę, słuchajcie, skorupiaki, które przede wszystkim żyją w wodzie, mamy takie dość proste gruczoły, tak zwane na przykład u rakowców gruczoły zielone, które mają postać takiej buławki otoczonej hemolimfą. Odbywa się filtracja hemolimfy i krótką rurką u podstawy drugiej pary czułków. To, co trzeba wydalić, usuwane jest z organizmu. Natomiast słuchajcie, u pajęczaków i u owadów mamy takie wyrostki, które znajdują się w tylnej części jelita. Te wyrostki, słuchajcie, noszą nazwę cewek Malpighiego. To są. To są, słuchajcie, wyrostki, które generalnie zwiększają powierzchnię jelita, ale przede wszystkim po to, żeby tutaj te wyrostki omywane są przez hemolimfę, to co trzeba wydalić, trafia do wnętrza przewodu pokarmowego i razem z niestrawionymi resztkami pokarmowymi usuwana jest na zewnątrz. Jeżeli zaś chodzi, słuchajcie, o układ nerwowy, mamy stosunkowo dużą już centralizację tego układu. U stawonogów mamy bardzo rozbudowane zwoje głowowe. Nawet, słuchajcie, u owadów mówi się o mózgu, który funkcjonalnie podzielony jest na pewne części. Układ nerwowy, który występuje u stawonogów, ma charakter tak zwanego łańcuszka brzusznego. Tenże łańcuszek brzuszny, przepraszam, mniej więcej ma taką budowę. Nie wiem, czy pamiętacie, u pierścienic przede wszystkim mieliśmy do czynienia z takim układem, tak zwanym drabinkowym, gdzie te kuleczki, które narysowałam, to były zwoje nerwowe, tak? Czyli takie nagromadzenia tkanki nerwowej. I teraz zobaczcie. Zwoje łączą się ze sobą, a pnie nerwowe, tak, tworzą taki charakterystyczny łańcuszek. Może się też, słuchajcie, okazać u niektórych grup stawonogów, że nawet pnie nerwowe się zleją w jedno i będziemy mieć do czynienia z układem nerwowym wyglądającym mniej więcej w ten sposób. Czy tak, czy inaczej, tak, są to układy tak zwane łańcuszkowe. Owady mają o tyle jeszcze ciekawy tutaj element układu nerwowego, mianowicie bardzo wyczulone narządy zmysłów. No już oczywiście nie wspomnę o oczach złożonych, które składają się jedno oko z kilku tysięcy omatidiów. Omatidium to jest jeden element optyczny oka. I jeżeli tych elementów optycznych jest bardzo dużo, pojawia nam się oko złożone. Czyli pamiętajcie, oko proste jest wtedy, kiedy mam jeden element optyczny na oko, tak? Natomiast oko złożone, kiedy tych elementów optycznych jest bardzo wiele. Na przykład oko ludzkie w tej klasyfikacji należałoby nazwać okiem prostym. Mamy tylko jeden układ optyczny, tak? Rogówka, komora przednia, soczewka i promienie skupione padają na siatkówkę. Natomiast w jednym omatidium właśnie mamy taki jeden układ optyczny, ale tych omatidiów w jednym oku może być setki. Oczywiście ciekawostką jest tutaj to, że
Owady na przykład widzą, słuchajcie, obraz nie taki jak my, jednolity, tylko tak jakbyście sobie wyobrazili, że ten obraz jest rozpikselowany. To znaczy, jakby widzą pojedyncze elementy składające się na jeden obraz. Ciekawe jest również to, że niektóre owady widzą w ultrafiolecie i dla nich na przykład kwiaty, które są żółte, świecą na niebiesko, biało, tak jakbyście sobie wyobrazili, że idziecie do klubu, a tam są lampy stroboskopowe i wszystko, co białe, wydaje nam się, że po prostu świeci w tych światłach. U owadów również pojawiają się narządy słuchu. Na przykład, słuchajcie, zwierzęta, które porozumiewają się dźwiękami, jak na przykład, nie wiem, świerszcze czy cykady. Mamy też, słuchajcie, narządy czucia chemicznego i w zasadzie trudno jest powiedzieć czasami, czy jest to smak, czy jest to węch. Dlatego mówimy o narządach czucia chemicznego. U bardzo wielu grup stawonogów, w ogóle nie tylko u owadów, te narządy czucia chemicznego zgrupowane są na, słuchajcie, przydatkach głowowych, jakimi są dla części stawonogów czułki, a dla pajęczaków szczękoczułki, tak? Bo pajęczaki czułków nie posiadają. Im większa powierzchnia takiego elementu, który odbiera bodźce chemiczne, tym większe prawdopodobieństwo, że nawet najdrobniejsze cząstki trafią na taki czółek. Ja tylko wam przypomnę, kiedyś było takie zadanie maturalne, które dotyczyło czółków samca ćmy. Samce ćmy mają czółki takie mocno rozbudowane, pierzaste. No i teraz zobaczcie, jeżeli mamy do tego czółek, który wygląda na przykład u mrówki tak, i mam czółek u ćmy, a tu mrówka, to oczywiście u samca ćmy mamy, słuchajcie, olbrzymią powierzchnię, na której osiadają cząstki zapachowe. U owadów jest to bardzo ważne, dlatego że dzięki temu ćmy są w stanie złapać feromony wytwarzane przez samice, nawet u niektórych gatunków ciem, słuchajcie, w odległości 3 kilometrów. Mrówkom też czułki przydają się do rozpoznawania feromonów, z tym, że u mrówek bardzo często one służą do tego, żeby w sposób kontaktowy, tak, spotykają się dwie mrówki, stykają się czułkami, rozpoznać, czy koleżanka mrówka jest z tego samego mrowiska, czy też z innego. Tylko w skrócie przypomnę, feromony to są takie substancje, nazywamy je także hormonami, które wyrzucane do środowiska zewnętrznego informują o obecności przedstawiciela płci przeciwnej. Najwięcej feromonów wydzielają samice. I to przede wszystkim dotyczy owadów. To świadczy o pewnej atrakcyjności seksualnej samic. Dzięki temu samce odnajdują samice, no i może odbyć się kopulacja, później wydanie na świat potomstwa i, słuchajcie, rozrost liczebności populacji. Natomiast na przykład u owadów społecznych, takie jak mrówki, termity czy pszczoły, mamy feromony, które umożliwiają rozpoznawanie, czy dany owad należy do danej wspólnoty, czy też nie. Jeżeli, słuchajcie, chodzi o znaczenie stawonogów, to stawonogi mają olbrzymie znaczenie, bo to jest niezwykle liczna grupa zwierząt. Oczywiście to jest, słuchajcie, tak, jeżeli mówimy o znaczeniu jakichkolwiek grup zwierząt, to zawsze w każdym ekosystemie, gdzie żyje dana populacja danego gatunku, ma ona jakieś miejsce w łańcuchu troficznym. W związku z tym jest pożywieniem dla kogoś i kogoś zjada. W związku z tym zapewne
macie na uwadze to, że nie ma zbytecznych elementów takich łańcuchów pokarmowych. Niektórzy dramatycznie zadają pytanie, po co są komary? No po to, żeby na przykład jadły je ptaki, tak? Jeżeli chodzi, słuchajcie, o znaczenie tych zwierząt w przyrodzie, to weźmy pod uwagę na przykład takie rzeczy. Skorupiaki, szczególnie, słuchajcie, takie skorupiaki jak rakowce, czyli na przykład homary, raki i tak dalej, mówimy, że są czyścicielami zbiorników wodnych. One bardzo często żywią się padliną, w związku z tym oczyszczają zbiornik wodny z zalegającej materii organicznej, szczątków zwierząt przede wszystkim. Jeżeli chodzi o znaczenie skorupiaków dla człowieka, no to wiecie oczywiście, że możemy je jeść. Krewetki, kraby, homary, co kto sobie życzy i co lubi. Jeżeli chodzi o pajęczaki, a przepraszam, skorupiaki także oczywiście będą zjadane przez jakieś zwierzęta i to będzie ta ich rola w łańcuchach pokarmowych. Jeżeli chodzi o pajęczaki, to słuchajcie, przede wszystkim są to zwierzęta drapieżne, a jak pamiętacie z ekologii, drapieżnik reguluje liczebność populacji swoich ofiar, dlatego to jest taka ważna funkcja drapieżnych zwierząt. Dla człowieka pajęczaki, słuchajcie, mogą być niebezpiecznymi zwierzętami, bo niektóre pająki i skorpiony są jadowite. Niektóre pajęczaki również, słuchajcie, są zwierzętami, które wywołują choroby. No pomyślmy sobie na przykład o roztoczach kurzu domowego, których odchody mogą nas uczulać, albo na przykład, słuchajcie, o kleszczach, które przenoszą różne patogeny, na przykład wirus zapalenia opon mózgowych, albo słuchajcie, nie wiem, świerzbowiec, który drążąc chodniki w skórze właściwej wywołuje takie schorzenie, jakim jest świerzb. Natomiast jeżeli chodzi o owady, słuchajcie, tutaj można by wymieniać rozliczne funkcje tych zwierząt. Przede wszystkim, niech owady Wam się kojarzą jako podstawowa grupa zapylaczy, czyli zwierząt, które odżywiając się głównie nektarem, biorą udział w przenoszeniu pyłku na kwiaty innych roślin z jednego osobnika na drugiego. Są to także, słuchajcie, zwierzęta, które mogą być drapieżnikami, mogą być roślinożercami, padlinożercami. Tu jest bardzo szeroka taka baza pokarmowa tych zwierząt. Między innymi to ona spowodowała taki olbrzymi sukces ewolucyjny tej grupy. Oczywiście mogą być one również z punktu widzenia gospodarki człowieka szkodnikami. Zobaczcie na przykład wołek zbożowy, który je ziarno, które zgromadziliśmy, tak? Czy słuchajcie, zwierzęta, które niszczą nasze uprawy? Czy słuchajcie, zwierzęta, które mogą powodować, być pasożytami przede wszystkim zewnętrznymi zwierząt i człowieka? Chociażby pomyślcie sobie o pchłach, tak, które są zwierzętami krwiopijnymi, bardzo chętnie wypijają krew zwierząt. Ale też pomyślcie o tym, że niektóre owady da się jeść, na przykład w krajach afrykańskich tłuste pędraki pewnych chrząszczy mogą być źródłem białka. Zostawiłam sobie na koniec bardzo ważne zagadnienie, które bardzo często jest też podstawą do tworzenia zadań maturalnych, mianowicie rozmnażanie i rozwój owadów. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedy mówiliśmy o poprzednich grupach bezkręgowców, powiedzieliśmy sobie, że rozwój zwierząt może mieć charakter prosty,
albo złożony. Kiedy rozwój jest prosty, kiedy nie ma larw. Kiedy rozwój jest złożony, jest larwa. I u owadów przede wszystkim mamy do czynienia z rozwojem złożonym. Znaczy, niektóre grupy mają rozwój prosty, ale to nas na razie tutaj nie interesuje. I teraz ten rozwój złożony, słuchajcie, może być z przeobrażeniem niezupełnym lub z przeobrażeniem zupełnym. Jaka jest różnica? W przeobrażeniu niezupełnym brak stadium poczwarki. Natomiast w przeobrażeniu zupełnym jest poczwarka. No i słuchajcie, możemy sobie wyobrazić takie zadanie maturalne pod hasłem: mamy opis funkcjonowania jakiegoś owada. W tle tego opisu pojawia się stwierdzenie, że owad ten zimuje w formie poczwarki, po czym opis tego owada wartko płynie dalej. Po czym pojawia się pytanie, jaki typ przeobrażenia występuje u tego owada? Jeżeli wyłapaliśmy, tak, istnienie poczwarki, z pełnym spokojem piszemy, tak, przeobrażenie zupełne. Uzasadnij swoją odpowiedź, jest poczwarka, występuje stadium poczwarki. U owadów występują obydwa te typy. Najczęściej, słuchajcie, te cykle życiowe owadów rozpatrywane są tutaj na przykładzie, nie wiem, konika polnego, a tutaj na przykładzie motyli. I słuchajcie, warto jest zapamiętać sobie, jakie są poszczególne etapy. Przypominam, że mamy jajo, potem larwa. Tych pokoleń larw może być kilka, ewentualnie poczwarka, a na koniec imago, czyli osobnik dorosły zdolny do rozmnażania płciowego. I teraz słuchajcie tak. Tak wygląda zawsze kolejność stadiów rozwojowych w cyklach życiowych owadów. Przyjrzyjmy się teraz, słuchajcie, schematom, które pokazują nam rozwój właśnie konika polnego i motyla. Zobaczcie, proszę, macie schemat rozwoju złożonego z przeobrażeniem niezupełnym. Na przykładzie, no powiedzmy, że jest to konik polny. Tutaj mamy w zasadzie trzy z czterech możliwych stadia rozwojowe. Zobaczcie, to jest larwa, to jest larwa, to jest larwa, to i to. Tylko ten pasikonik jest zwierzęciem dorosłym. Tylko ten. Pozostałe to są, słuchajcie, pokolenia, kolejne pokolenia larw. Możemy tutaj zwrócić uwagę na to, że kolejne pokolenia larw bardzo przypominają budową zewnętrzną owada dorosłego. I teraz, moi drodzy, jeżeli macie na przykład podać argument, że jest to rozwój prosty i odnieść się do budowy larw,
to musicie powiedzieć, że one są bardzo podobne pod względem wyglądu, budowy zewnętrznej, budowy morfologicznej. Larwy owadów uskrzydlonych charakteryzują się tym, że nie posiadają skrzydeł, mają, słuchajcie, na przykład zawiązki skrzydeł i nie posiadają układu rozrodczego. Jak rosną te larwy? Poprzez kolejne linienia. Linienie, przypominam, to zrzucanie chitynowego oskórka. Linienie. To, co zostaje, ten pancerzyk chitynowy, który zostaje, z którego wyszedł owad, to jest, słuchajcie, tak zwana wylinka. W związku z tym wzrost stawonogów ma charakter skokowy. Jeżeli wyobrazimy się sobie, że tu jest czas, a tutaj wielkość, to, moi drodzy, będziemy mieć do czynienia z tego typu charakterem wzrostu. Mamy powiedziane w takim razie, że wzrost ma charakter skokowy. Zobaczcie, te elementy mojego wykresu, oto, to jest moment wzrostu. Tak? Zwiększenia wielkości. Tutaj owad nie rośnie. No i przypominam wam, tak? To jest efekt posiadania twardego pancerza. Z jednej strony dobra ochrona mechaniczna, z drugiej strony jest to struktura, która hamuje wzrost zwierząt. W związku z tym, słuchajcie, ten wzrost u nie tylko owadów, ale w ogóle u stawonogów będzie miał charakter skokowy. Trochę inaczej wygląda cykl życiowy z przeobrażeniem zupełnym. Jak mówiłam, najczęściej przykładem są cykle życiowe motyli. Oczywiście nie tylko motyle mają złożone cykle. Na co zwrócimy uwagę? Po pierwsze, larwy nie przypominają wyglądem osobnika dorosłego. Bardzo często też nie przypominają osobnika dorosłego trybem życia, pokarmem, mają inne aparaty gębowe. Na przykład larwa motyla ma aparat gębowy typu gryzącego, a dorosły owad, dorosły motyl, jak pamiętacie, ma aparat gębowy typu ssącego. Gąsienice, może być ich kilka stadiów, rosną przez linienie, tak? Nie tylko to stadium gąsienicy linieje, ale tutaj od tego elementu, tak, od tego stadium do tego też mam linienie. Teraz słuchajcie, następuje występujący tylko w cyklach życiowych, gdzie mamy przeobrażenie zupełne, zjawisko przepoczwarczenia. Przepoczwarczenie u owadów mających taki właśnie charakter rozwoju, to jest przejście gąsienicy w poczwarkę. Przejście gąsienicy w poczwarkę, czyli zwykle gąsienice albo inne larwy znajdują zaciszne miejsce, otaczają się taką warstwą zewnętrzną, no nie zawsze możemy to nazwać kokonem, i wtedy taka poczwarka w ogóle nie pobiera pożywienia. Prawie w ogóle się nie rusza. W takim razie, gdybyśmy się zastanowili, co robiły w takim razie poprzednie pokolenia, czyli larwy, no to, moi drodzy, larwy, które jedzą całymi dniami, są po to, aby zgromadzić substancje odżywcze dla poczwarki. W tym czasie, kiedy mamy stadium poczwarki, następuje, słuchajcie, przebudowanie niemalże całej anatomii zwierzęcia. Rozkładane są narządy układów, układy budowane są od nowa. Tak naprawdę jednym niezmienionym układem pozostaje układ nerwowy. Oczywiście są też zmiany w budowie zewnętrznej i po pewnym czasie poczwarka przekształca się w dorosłego owada,
czyli imago. Ten element zewnętrzny poczwarki pęka, no i dorosły owad wydostaje się na zewnątrz. Jednym z elementów tego wydostawania się jest tak zwane pompowanie skrzydeł. I pamiętacie, że skrzydła, cienka podwójna warstwa skórka chitynowego rozpięta na stelażu tchawek. I to właśnie tymi tchawkami między te dwa fragmenty oskórka chitynowego tłoczone jest powietrze. Ciekawostka, u niektórych owadów wodnych może być tłoczona woda po to, żeby napompować skrzydła, żeby one osiągnęły pełną wielkość i żeby dzięki temu owad, który jest owadem uskrzydlonym, oczywiście są też gatunki nieuskrzydlone, mógł poruszać. I teraz słuchajcie tak, jak powiedziałam, zwykle mamy do czynienia z cyklami przeobrażeniem zupełnym na przykładzie motyli. Ale zobaczcie teraz, że różne grupy owadów, tak, mają również takie przeobrażenia zupełne. Cechą charakterystyczną, słuchajcie, jest to, że larwy różnych grup zwierząt mają charakterystyczne nazwy. Na przykład dla much jest to czerw, no dla motyli wiemy, że jest to gąsienica, natomiast larwa, słuchajcie, chrząszczy to pędrak. Te larwy pełnią różny tryb życia. Czerwie na przykład, słuchajcie, rozwijają się w tkankach zwierząt, na przykład w gnijącym mięsie, tak? Gąsienice są roślinożerne, pędraki też są roślinożerne, ale głównie żywią się korzeniami i spędzają swój żywot pod ziemią. Zobaczcie również, że poczwarki mogą mieć różny charakter. Mamy generalnie trzy typy poczwarek. Jest poczwarka baryłkowata, w ogóle nie widzimy, jak wygląda przyszły owad dorosły. Może być poczwarka zamknięta, gdzie widzimy chociażby zawiązki skrzydeł. I te zawiązki skrzydeł, słuchajcie, macie tu. I słuchajcie, jest tak zwana poczwarka wolna, gdzie nie tylko będziemy widzieli zawiązki skrzydeł, ale również zobaczymy zawiązki odnóży. No i teraz, moi drodzy, wiemy, że larwy służą po to, żeby się, tak, żeby jeść, gromadzić substancje zapasowe dla poczwarki. Poczwarka jest po to, żeby przekształcić się w owada dorosłego, a po co jest owad dorosły? Owad dorosły służy do reprodukcji, tylko i wyłącznie. Jest to zwierzę, które posiada układ rozrodczy i jest to zwierzę, które będzie się płciowo rozmnażać. No i słuchajcie, zgodnie z obietnicą, na końcu części naszych materiałów pod tytułem Stawonogi macie, moi drodzy, porównanie gromad stawonogów. Pamiętajcie proszę, że nie musicie się tego uczyć na pamięć, no ale jeżeli ktoś was zapyta, jakie na przykład narządy wymiany gazowej występują u owadów, to wy macie wiedzieć, że to tchawki, tak? Że tchawek nie ma u skorupiaków. Jeżeli pokażą wam rysunek i zapytają, które zwierzęta na rysunku są pajęczakami, to wiecie, że macie szukać takich zwierząt, które mają cztery pary odnóżek rocznych. I tak dalej, tak? Macie rozumieć, co to jest układ krwionośny otwarty. To, że krew wylewa się do jamy ciała, uwaga, nie chlupoce w tej jamie ciała, tłumaczyłam to przy pierścienicach, ona płynie utartymi drogami, tylko tyle, że te drogi nie są obudowane ścianami naczyń krwionośnych. Macie też bardzo często, jest takie pytanie dotyczące, słuchajcie, tego, dlaczego na przykład u owadów nie ma barwników oddechowych. No to moi drodzy, dlaczego ich tam nie ma? No już mówiliśmy o tym, tak? Transportem gazów oddechowych, głównie tlenu, zajmują się tchawki. Natomiast barwniki oddechowe służą właśnie do transportu głównie tlenu. Jeżeli załatwiają to tchawki, czyli układ cieniusieńkich rurek, który dociera do prawie każdej grupy komórek, no to w takim razie, moi drodzy, po co te barwniki oddechowe? Inne grupy stawonogów oczywiście te barwniki oddechowe mają. Może pojawić się pytanie, dlaczego tlenek węgla nie jest szkodliwy dla owadów?
No to jeżeli pamiętamy, że tlenek węgla łączy się trwale z hemoglobiną, a owady nie mają barwników oddechowych, a więc nie mają też hemoglobiny, tlenek węgla, czyli czad, nic im nie zrobi. Na szczęście w tym roku, słuchajcie, podarowano wam hormonalną regulację przeobrażeń u owadów, czyli nie uczcie się, proszę, roli hormonu juwenilnego, roli ekdyzonu. To was w tym roku nie obowiązuje. A słuchajcie, została nam jeszcze na dzisiaj jedna grupa bezkręgowców, to są mięczaki. Też bardzo duża grupa zwierząt, chyba ustępująca tylko stawonogom. Jest to grupa, która jest dzielona na trzy pomniejsze grupy. Są to, słuchajcie, małże, ślimaki i głowonogi. Pozwolę sobie pokazać wam tutaj na tych rysunkach, no takich może mniej lub bardziej typowych przedstawicieli tych trzech grup. Moi drodzy, tutaj mamy małże, tak? Nasza szczerzuja to ta ciemnobrązowa, ta druga to jest ostryga. Dalej, słuchajcie, mamy ślimaki. Takie ślimaki z muszlą i ślimaki bez muszli. I słuchajcie, pozostałe zwierzęta to głowonogi. Jakby ktoś miał problemy, to jest mątwa. To jest, słuchajcie, kałamarnica. A to jest ośmiornica. Takie trzy grupy mięczaków musimy sobie omówić. Znaczy, pamiętajcie, że zwykle w podręcznikach budowy mięczaków opisuje się na przykładzie ślimaka. No i teraz, moi drodzy, tak. Generalnie mięczaki są zwierzętami wodnymi. Są to zwierzęta, które żyją w wodach albo słonych, albo słodkich. Natomiast tylko niektóre gatunki ślimaków są zwierzętami lądowymi. Bardzo często mówi się, że mięczaki to jest bardzo dziwna grupa zwierząt. Skąd się to wzięło, tak? Dlaczego mogę mówić, że to jest dziwna grupa zwierząt? Otóż słuchajcie, dlatego, że jest to stosunkowo stara ewolucyjnie grupa, a rozdzielenie tej grupy na takie trzy linie rozwojowe, te, które doprowadziły do współczesnych głowonogów, współczesnych małży i współczesnych ślimaków, to rozdzielenie nastąpiło stosunkowo dawno. I słuchajcie, zwierzęta te, mimo tego, że łączymy je w jedną grupę mięczaki, te trzy grupy mięczaków dość zasadniczo się od siebie różnią. Cechą charakterystyczną mięczaków jest fakt, że ciało tych zwierząt zbudowane jest z trzech części. Mamy głowę, worek trzewiowy i nogę, jedną nogę. Głowa to chyba wiadomo, tak? Worek trzewiowy. To jest, słuchajcie, coś, co można byłoby dla upartego porównać do tułowia, ale jak sama nazwa sugeruje, jest to miejsce, gdzie zgromadzona jest większość narządów wewnętrznych. Ale teraz uwaga, czy wszystkie mięczaki mają głowę? Nie, małże głowy nie posiadają. Czy wszystkie mięczaki mają worek trzewiowy? Tak, no bo gdzieś wszystkie narządy wewnętrzne trzeba pomieścić. Czy wszystkie mięczaki mają nogę? Nie. Dlaczego? Dlatego, że nogę mają, słuchajcie, małże i ślimaki, natomiast u głowonogów noga została przekształcona w ramiona i tak zwany lejek. Mamy jeszcze jeden charakterystyczny element budowy mięczaków. Jest to taki fałd, mówi się potocznie skórny, chociaż jak pamiętacie, u bezkręgowców skóra jako taka nie występuje. Ten fałd nazywa się płaszczem. Pomiędzy płaszczem a ścianą ciała
Słuchajcie, powstaje przestrzeń, która nazywana jest jamą płaszczową. I ta przestrzeń w życiu mięczaków spełnia bardzo ważną rolę. Za chwileczkę sobie powiemy jaką. I teraz, moi drodzy, też cechą charakterystyczną mięczaków jest posiadanie muszli. Czy wszystkie mięczaki mają muszle? Nie. Muszle w zasadzie są w cudzysłowie obowiązkowe u małży. Zwykle są to muszle dwuklapowe. No, przypomnijcie sobie sercówki, które znajdujemy nad Polskim Morzem, takie białe muszelki, tak? Przypomnijmy sobie, słuchajcie, szczeżuje czy inne małże, które znacie. Dwuklapowa muszla, tak? Ślimaki jedne muszle mają, no chociażby nasz powszechnie spotykany ślimak winniczek, inne ślimaki muszli nie posiadają. Mamy ślimaki lądowe bez muszli, na przykład pomrowy albo śliniki, a mamy również ślimaki wodne bez muszli, tak zwane ślimaki nagoskrzelne, to te takie niezwykle kolorowe, które występują w morzach ciepłych o pełnym zasoleniu. Natomiast u głowonogów są muszle zewnętrzne, patrz łodzik, są też muszle wewnętrzne, takie ukryte w fałdach płaszcza elementy. Natomiast generalnie nie ma u innych grup typu, nie wiem, mątwa czy kałamarnica czy ośmiornica elementu zewnętrznego, jakim jest muszla. Czym jest muszla? Muszla jest wytworem płaszcza. Muszla zwykle składa się z trzech warstw. Zewnętrzna warstwa to tak zwana warstwa rogowa. Silnie, słuchajcie, znaczy w ogóle muszla jest silnie wysycona solami wapnia. Jest to zwykle węglan wapnia. Ta warstwa zewnętrzna jest produkowana przez brzeg płaszcza, natomiast później pod nią jest tak zwana warstwa porcelanowa, która już jest produkowana przez cały płaszcz. I między muszlą a ścianą ciała, słuchajcie, mamy warstwę perłową. Teoretycznie ta warstwa perłowa występuje u wszystkich mięczaków, które mają muszlę, ale na szczególną uwagę zasługują warstwy perłowe, które występują u małży. Ta część perłowa muszli, zwana, słuchajcie, macicą perłową, służy od z dawien dawna człowiekowi do zdobienia różnych elementów, albo słuchajcie, na przykład do robienia guzików. Oczywiście ta warstwa perłowa również daje możliwość tworzenia małżom pereł. No jak wiadomo, perły ludzkości bardzo się podobają. Czym dla mięczaka jest muszla? Spełnia ona dwojaką funkcję. Raz, jest elementem ochrony mechanicznej. Dwa, szczególnie słuchajcie, ślimaków lądowych, jest swego rodzaju ochroną przed wysychaniem. Bardzo wiele ślimaków, słuchajcie, wchodząc całkowicie do muszli, ma jeszcze takie dodatkowe wieczka, które tą muszlę zamykają. Dzięki temu są one chronione przed wysychaniem. Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, mianowicie muszla jest miejscem przyczepu mięśni. Czyli generalnie można znowu muszlę, podobnie jak pancerz chitynowy u stawonogów, nazwać egzoszkieletem. I teraz, moi drodzy, jeżeli chodzi o morfologię, to zwykle taką morfologię przedstawia Wam się na przykładzie, jak mówiłam, ślimaka winniczka. Tu możemy wyróżnić wszystkie trzy elementy. No jak widzicie na rysunku, nie ma tylko podpisanego worka trzewiowego. Gdzie jest worek trzewiowy? Worek trzewiowy spiralnie zwinięty znajduje się w muszli. Zwierzęta te są zwierzętami, które mają bardzo różną dietę. Są zwierzęta roślinożerne i są zwierzęta mięsożerne.
Jeżeli chodzi o małże, to mamy jeszcze inny sposób odżywiania się, ponieważ słuchajcie, małże są zwierzętami, które nazywamy filtratorami, i są to zwierzęta, które odfiltrowują zawiesinę organiczną z wody. Gdybyśmy sobie wyobrazili, słuchajcie, taką muszlę małży, jakiś tam, słuchajcie, hipotetyczny małż, to z tejże muszli na zewnątrz wystają dwa syfony. Jednym syfonem zwierzę wciąga wodę, która to woda omywa skrzela, które tutaj się znajdują i stanowią chyba największą masę ciała zwierzęcia. Po czym, słuchajcie, ta woda jest wyrzucana na zewnątrz. Czyli mam syfon wpustowy i wypustowy. Woda ta, omywając skrzela wewnętrzne, które tutaj występują, występujące wewnątrz muszli, jest to woda, która jest nośnikiem raz tlenu, dwa substancji odżywczych w postaci tej zawiesiny organicznej, trzy wypływając z jamy płaszczowej, w której są skrzela, usuwa dwutlenek węgla i metabolity. Natomiast jeżeli chodzi o ślimaki, to są to zwierzęta drapieżne albo roślinożerne, albo wszystkożerne. Natomiast jeżeli chodzi o głowonogi, wszystkie jak jeden mąż są drapieżnikami. Często to drapieżnictwo, słuchajcie, utrudnia kontakt nawet samca z samicą. W związku z tym, no, zbliżenie dwóch drapieżników, samca i samicy, w wiadomym celu może się skończyć dość niebezpiecznie. Teraz słuchajcie tak. U tych zwierząt, ze względu na sposób odżywiania się, będziemy mieć trochę różne przystosowania w zdobywaniu pokarmu. Słuchajcie tak, jeżeli chodzi o odcinki układu pokarmowego, no to one są typowe, tak? Mam otwór gębowy, gardziel, przełyk, żołądek, jelito tylne. Oczywiście z punktu widzenia małży, które nie mają głowy, nie ma takiej części jak jama gębowa i gardziel. Od razu otwór gębowy prowadzi do przełyku. Natomiast słuchajcie, pozostałe mięczaki są mięczakami, które będą miały przystosowania do zdobywania obróbki mechanicznej pożywienia. Ślimaki posiadają coś, co nazywa się tarką. Jest ona położona w dnie gardzieli, po prostu wykonując takie ruchy, zeskrobuje części pożywienia. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o głowonogi, te będąc drapieżnikami, bardzo często otwór gębowy mają otoczony takimi chitynowymi szczękami, które trochę wyglądają jak papuzi dziób. Dodatkowo, słuchajcie, jako drapieżniki mają chwytne ramiona, które umożliwiają im chwytanie ofiary, doskonały wzrok, doskonały zmysł chemiczny. W związku z tym mogą one dość szybko, tak, polować. Jeżeli chodzi o narządy wymiany gazowej, ponieważ mięczaki są przede wszystkim zwierzętami wodnymi, to narządami wymiany gazowej tych zwierząt są skrzela. Te skrzela mogą występować w liczbie jednej pary lub kilku par, natomiast ich rola jest, słuchajcie, przede wszystkim, ich rolą jest przede wszystkim wymiana gazowa. Ciekawe, słuchajcie, ciekawa jest wymiana gazowa u niektórych ślimaków, tak zwanych płucodysznych. Tylko uwaga, ślimaki płucodyszne, owszem, w większości są ślimakami lądowymi, ale zdarzają się ślimaki płucodyszne, które są ślimakami wodnymi. O co chodzi? Gdzie są te płuca ślimaków? Tak jak skrzela są w jamie płaszczowej, tak płucem możemy nazwać bogato unaczyniony nabłonek jamy płaszczowej. Czyli powietrze albo woda dostająca się do jamy płaszczowej, tam wymiana gazowa odbywa się przez powierzchnię czy płaszcza, znaczy głównie płaszcza, do naczyń krwionośnych, które umieszczone są tuż
pod warstwą tą zewnętrzną, tak, która tworzy ścianę płaszcza. I to w wydaniu, słuchajcie, mięczaków nazywa się płucami. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o układ krwionośny, to ten układ krwionośny znowu jest układem otwartym. Mamy serce, rzecz jasna, położone na stronie grzbietowej i słuchajcie, to serce pobiera krew, tak, i wyrzuca główną tętnicą, jaką jest aorta, krew wylewa się do jamy ciała i wraca z powrotem do serca. U mięczaków występują, słuchajcie, barwniki oddechowe, których zadaniem jest transportowanie gazów oddechowych. I słuchajcie, te barwniki no, mogą być różne, ale myślę, że nie powinniście sobie zaprzątać tym głową, jak te barwniki się nazywają. Jeżeli będzie takie pytanie, to podejrzewam, że taką nazwę takiego barwnika podadzą Wam w tekście wprowadzającym. Jeżeli chodzi o układ wydalniczy, to układ wydalniczy mięczaków ma narządy, które nazywamy nerkami. To oczywiście nie są nerki w takiej budowie, jak mamy je u kręgowców, ale słuchajcie, są to takie skupiska nefrydiów, które razem tworzą narząd, który nazywamy nerką. Oczywiście układ wydalniczy nie tylko służy do usuwania produktów przemian azotowych, ale także bierze udział w osmoregulacji tych zwierząt. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o układ nerwowy, to zwierzęta te mają stosunkowo prosty układ nerwowy, ponieważ mają trzy pary zwojów, zwoje głowowe, tułowiowe i nożne. No i teraz zastanówmy się, czy zwoje głowowe są u małży, która nie ma głowy. Otóż ciekawostka, zwoje głowowe są, chociaż głowy nie ma. To świadczy o tym, że brak głowy u małży ma charakter wtórny, tak? Ta głowa była, ale w wyniku sumy mutacji została utracona i okazało się, że można żyć bez głowy, pod warunkiem, że prowadzi się taki tryb życia, jak prowadzą małże, czyli głównie tryb życia osiadły, gdzie zwierzę nie musi szybko reagować na zagrożenie. Dlaczego? Dlatego, że w sytuacji zagrożenia większość małży chowa się do muszli i mało które zwierzę ma tyle siły, żeby tę muszlę otworzyć. Małże mają potężne mięśnie, które nazywają się zwieraczami muszli. I jak widzicie, na przykład jak ktoś je ostrygi i nożem tak rozcina taką muszlę, to słuchajcie, ten nóż właśnie rozcina mięśnie zwieracze muszli. Teraz, moi drodzy, tak, te oczywiście zwoje nerwowe połączone są pniami nerwowymi. Mamy stosunkowo duże nagromadzenie tkanki nerwowej w zwojach głowowych i tu zwracam Waszą uwagę na głowonogi, które są stosunkowo progresywną grupą mięczaków. Dlaczego? Dlatego, że u nich niezależnie oczywiście od toku ewolucji, niezależnie od ewolucji zwierząt, jakimi są strunowce, a później kręgowce, wytworzyły one bardzo podobne rozwiązania jak strunowce i kręgowce. Mianowicie, słuchajcie, u zwierząt tych mamy tak duże nagromadzenie tej tkanki nerwowej, że słuchajcie, zwierzęta te charakteryzują się taką właściwością funkcjonowania mózgu, która nazywa się uczeniem przez wgląd. Uczenie się przez wgląd to jest, słuchajcie, wykorzystywanie nabytych doświadczeń do rozwiązania nowego problemu. I zapewne każdy z Was widział, nie wiem, ośmiornicę, która przechodzi przez labirynt, aby zdobyć swoje pożywienie, ośmiornicę, która odkręca słoik. To jest, słuchajcie, właśnie ta możliwość uczenia się przez wgląd. Ta progresywność, jeżeli chodzi o układ nerwowy i narządy zmysłów, to także budowa oka głowonoga. Oko to w zasadzie ma bardzo podobną strukturę
jako okokręgowca. Ma, słuchajcie, soczewkę, która napinana jest przez mięśnie, dając możliwość akomodacji. Ma siatkówkę, która jest zbiorem fotoreceptorów. Podstawowa różnica oczywiście jest taka, że słuchajcie, u głowonogów mamy na wierzchu fotoreceptory, a pod spodem neurony, których wypustki tworzą nerw wzrokowy. Nie wiem, czy pamiętacie, u kręgowców jest inaczej. Fotoreceptory są jakby na dnie gałki ocznej, a na zewnątrz są neurony, które dopiero przebijają ścianę gałki ocznej i wychodzą na zewnątrz. Ta progresywność, słuchajcie, głowonogów to jest także ochrona tego centralnego elementu układu nerwowego, jakim są zwoje mózgowe, czyli zwoje głowowe. Mianowicie po raz pierwszy w toku ewolucji u tych zwierząt wykształca się tkanka chrzęstna. Te zwoje głowowe są, słuchajcie, chronione przez chrzęstną puszkę mózgową. Więc jedyną grupą bezkręgowców, u których występuje tkanka chrzęstna, są właśnie głowonogi. Tu na marginesie powiem Wam, że również układ krwionośny głowonogów funkcjonuje dość podobnie jak układ krwionośny kręgowców. Działa on jak układ dwuobiegowy, czyli krew dwa razy przepływa przez serce, ale tutaj nie mamy jednego serca, tylko kilka serc, bo mamy główne serce i tak zwane serca skrzelowe. To znaczy, że mamy obieg serce, ciało, serce i mamy obieg serce, skrzela, serce, aczkolwiek nie jedno serce, tak jak u kręgowców, tylko tych serc jest kilka. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o rozmnażanie tych zwierząt, to mamy, słuchajcie, tutaj do czynienia z rozmnażaniem wyłącznie płciowym, podobnie jak u stawonogów. Zwykle, słuchajcie, jest tak, że zwierzęta te są rozdzielnopłciowe. U niektórych występuje także dymorfizm płciowy. Natomiast część gatunków małży i ślimaków może być obojnacza. Na przykład ślimak winniczek jest obojnakiem. Ja przypominam, że u obojnaków następuje zapłodnienie krzyżowe, to znaczy, że spotykają się dwa obojnaki, wymieniają się nasieniem i każdy osobnik zostaje zapłodniony. Może być u tych zwierząt tak, że rozwój jest prosty, czyli nie ma postaci larwalnej, przypominam. Może być tak, że rozwój jest złożony, czyli ta postać larwalna występować będzie. I znowu nie ma znaczenia, słuchajcie, z jaką grupą mamy do czynienia, bo może się tak zdarzyć, że od każdej zasady będą wyjątki. To jest w ogóle cecha charakterystyczna, słuchajcie, mięczaków. Co podamy sobie jakąś cechę, to okaże się, jest wyjątek. Na przykład ciało mięczaków składa się z trzech części, o, nie ma głowy u małż. Teraz słuchajcie tak, jeżeli chodzi o możliwość poruszania się, to jak pamiętacie, mamy umięśnioną nogę. Ta noga w różny sposób bierze udział w lokomocji tych zwierząt, natomiast powiedziałam Wam, że u głowonogów przekształca się ona w ramiona i lejek. Już wspomniałam, że ramiona, chwytne ramiona mogą służyć do tego, aby zdobywać, chwytać ofiarę, ale słuchajcie, oczywiście te ramiona w dodatku jeszcze zaopatrzone są w przyssawki, ale słuchajcie, ramiona również mogą służyć do poruszania się, na przykład ośmiornice chodzą na swoich ramionach, nawet mogą chodzić chwilowo po lądzie. Zawsze pamiętajcie, że ramiona otaczają otwór gębowy. Tak? Czyli musimy rozchylić ramiona głowonoga, żeby zajrzeć mu w otwór gębowy. Powiedziałam także, że noga u głowonogów przekształca się w lejek. I co to jest ten lejek? Lejek, słuchajcie, to jest takie ujście jamy płaszczowej. Co ciekawe, słuchajcie, dzięki temu lejkowi
Te zwierzęta, jakimi są głowonogi, mogą poruszać się ruchem odrzutowym, mianowicie pobierają wodę do jamy płaszczowej, po czym gwałtownym skurczem wyrzucają tę wodę tylko przez lejek. Położenie tego lejka może być regulowane, dlatego dzięki sile odrzutu, słuchajcie, skierowanej tam, gdzie chce zwierzę, może to zwierzę w tenże sposób się poruszać. No i na zakończenie, słuchajcie, jakie znaczenie mają mięczaki. No znowu pamiętajmy, że w każdym ekosystemie ktoś coś zjada i przez kogoś jest zjadany. Pamiętajcie, że dla człowieka znaczenie mięczaków jest dość, no takie, powiedziałabym, jednostronne, tak? Z jednej strony, słuchajcie, są to znaczy z punktu widzenia na przykład nas, którzy mieszkamy w głębi lądu, przysmaki kulinarne. Tak, jemy ośmiornice, jemy kalmary, czyli kałamarnice, jemy, słuchajcie, ślimaki, jemy małże, na przykład ostrygi. Z drugiej strony, słuchajcie, możemy korzystać z macicy perłowej, możemy korzystać z pereł. Niestety, bardzo wiele ślimaków i małży ginie, słuchajcie, ze względu na swoje ozdobne muszle. Teraz już może ta moda jest mniejsza, ale kiedyś, dawno temu, słuchajcie, kiedy telewizory miały postać takich pudeł, modne było położenie sobie na tym pudle telewizora muszli Trytona. To są jedne z największych ślimaków, potrafią mieć muszle takiej długości. No i to był taki element ozdobny w polskim mieszkaniu. Dlatego, moi drodzy, tutaj przepraszam, że pozwolę sobie z takim wtrętem. Jak jesteście nad polskim morzem, jakimkolwiek morzem, nie kupujcie muszli, bo zwykle jest tak, że zwierzęta straciły życie, abyśmy my mogli kupić pudełeczko ich muszli. Teraz słuchajcie tak, no, mięczaki mogą mieć negatywne dla nas znaczenie. Przede wszystkim, słuchajcie, chodzi o ślimaki lądowe, które mogą niszczyć nam uprawy. I jeżeli chodzi, słuchajcie, o znaczenie mięczaków, to w zasadzie byłoby tyle. Jeżeli chodzi o zadania maturalne, które są zadaniami w kontekście budowy i funkcjonowania, słuchajcie, mięczaków, zwykle one bazują na tekście albo odnoszą się, słuchajcie, do takich rzeczy wręcz oczywistych, które nawet mieliście w gimnazjum, na przykład jakie funkcje spełniają skrzela w życiu małża. Albo, moi drodzy, czy oko głowonoga i oko kręgowca to narządy analogiczne czy homologiczne. Jak funkcjonuje układ krwionośny głowonogów? Tak, pamiętacie, który funkcjonuje jak układ dwuobiegowy, generalnie funkcjonuje jak układ zamknięty u kręgowców, a jest, słuchajcie, układem otwartym i układem, który ma nieco inną architekturę niż układy kręgowców, a funkcjonowanie bardzo podobne. Nikt nie będzie was odpytywał, jak nazywają się warstwy muszli mięczaka, tak? Nikt nie będzie robił wyliczanki, czy ślimaki mają rozwój prosty, czy mają rozwój złożony. Nikt, słuchajcie, nie będzie was odpytywał, na przykład, no nie wiem, z czego tutaj co mogłoby być takie dość nieprzyjazne. Na przykład nie będzie was, słuchajcie, odpytywał z nazw poszczególnych gatunków, rodzajów i tak dalej. Macie po prostu wiedzieć, tak? Ślimak, małż albo małża, czy głowonóg. Znaczy, dobrze by było rozróżniać kałamarnica od mątwy, no ale to, słuchajcie, byłoby tyle. Na dzisiaj zakończę. Zapraszam was serdecznie na dwa kolejne spotkania, które już poświęcone będą kręgowcom.
Zostaną one podzielone. Pierwsze spotkanie, słuchajcie, będzie dotyczyło ryb, płazów i gadów. Drugie spotkanie ptaków i ssaków. Dziękuję Wam serdecznie, zapraszam na nasz kanał i do usłyszenia wkrótce.